Cześć. Dzisiejsza pogoda jest przekozacka. Naprawdę jak na jesień, na początek października. Cieplutko jak nie wiem co. I tak ma być jeszcze przez parę dni. No fajnie, fajnie. Tylko bardzo szkoda, że w lecie. No bo to jeszcze było w lecie. Było to duże ochłodzenie. Prawie 2 tygodnie trwało i padał deszcz, gdzie temperatury spadły poniżej 10 stopni. Szkoda dlatego, że figi po prostu no, przeszły w tryb standby i potraciły owoce, ale tak przy okazji dowiaduję się co nieco o tych odmianach i widzę, że są spore różnice. Pierwsza z fig, którą mamy tu z boku, nie porzuciła owoców i nadal te owoce zdaje się, że trochę rosną. Kolejna porzuciła część owoców, ale co nieco zostało. Wygląda na to, że i tak spadną. Następna również porzuciła część owoców, coś jeszcze zostało, kolejna zrzuciła brown turkey, słynny brown turkey, który na nasz klimat wydaje się być najlepszy, chyba najbardziej kapryśny jest na taką pogodę właśnie z deszczem i jako pierwszy zdecydował, że jest jesień. Jak widać już liście po prostu poleciały w dużej części, ale reszta spadnie pewnie na dniach. No i figi również poopadały, także brown turkey. No niby dość szybko owocuje, ale też wystarczy trochę deszczu, chłodu i już od razu dla niego jest jesień. Najgorzej zachowuje się figa neopalitana, o ile dobrze pamiętam. Ta to szybko liście porzucała, część owoców też, a pozostałe jeszcze wiszą jako takie sykatywki i nie wiadomo co z tym będzie. Ta figa jest bezowocowa, jeszcze za młoda. Zobaczymy co będzie tam w przyszłości. Tu takie dwie bez nazwy marketowe, bez nazwy, no bo fikus calica tylko się nazywają, ale powinna być jeszcze jakaś odmiana. No nie wiem co z tym będzie, też liście pogubiły i nie wygląda na to, żeby coś tam się miało z tym jeszcze dziać. Natomiast jest niespodzianka, bo jedna z fig, która się nazywa, już wam powiem, Pedro Yellow, no nie zareagowała na ten chłód jakoś źle i nie zrzuciła liści, przetrwała te zimne dni. I co się okazało? Teraz dopiero to zauważyłem dzisiaj. Jakieś owoce się zaczęły rozwijać. To jest kwestia paru dni i powinny być dojrzałe. Zobaczcie jaka bomba tutaj jest. Tutaj z boku też jest jeden owoc. Niezła grucha. I wygląda na to, że przynajmniej dwa owoce jeszcze zdążą dojrzeć. A tym bardziej, że ma być teraz ciepło. I obok jest jeszcze jedna figa. Ona się nazywa Sarga. I ona również nie zrzuciła owoców. I przetrwała ten chłód, czyli takie odmiany dość na nasze chłodne klimaty dobre. No będę monitorował, będę prowadził obserwacje, które jak się zachowują, w jaką pogodę. Jedno można powiedzieć o figach, taki wspólny mianownik. One trzeba spowodować, żeby wcześniej ruszyły, wcześniej zawiązały owoce. Czyli jeżeli uprawiamy w gruncie jakiś mini namiot czy coś, żeby szybko po prostu wystartowały, bo jak tylko coś się z pogodą dzieje, a tu właśnie w lecie w tym roku mieliśmy taki wypadek, no to figi od razu kończą sezon. Także no tak to właśnie wygląda. Nie fajnie, że tak się stało, bo bardzo dużo tych owoców spadło i niewiele szło skosztować niektórych odmian wcale. Bananiki nadal mam na zewnątrz. Trochę im się oberwało, jak widać jest pełno kropek, ale nie miałem czasu pryskać. To i tak są liście, które wcześniej czy później pójdą na straty. Ale przynajmniej sobie obserwuję, które jak sobie radzą z chłodem i właśnie z chorobami w czasie, kiedy jest chłodno. I tak widzę właśnie, że są spore różnice. Najgorzej ma się nam wa. Zobaczcie jaka tragedia. Chociaż drugi, mniejszy, nie ma się tak źle jak ten. Zauważyłem, że nam wa ma bardzo delikatny pierwszy wychodzący liść. Ten, który właśnie się ma rozwinąć. Jeżeli przypali go słońce, to właśnie tak to się kończy. No i potem po rozwinięciu z jednej strony jest zjarany. I tak właśnie od strony słonecznej został przypalony. Teraz już zaczyna się rozwijać. I jest to banan taki bardzo delikatny. Chociaż podobno wytrzymały, ale jakoś tego po nim nie widać. Bardzo wytrzymałe są tamte dwa duże banany. Jest to banan Manzano i Blue Java. One całkiem nieźle się trzymają. Nie najgorzej się trzyma banan Brazylian, ale zaskoczył mnie Higate. Dlaczego? Bo jest to banan z genotypem AAA, czyli tak jak Akuminata.
No i okazuje się, że większa sadzonka, już taka podrośnięta, bo z mniejszą były problemy, jak już zwiększa sobie radzi całkiem świetnie. Nie ma za bardzo kropek, jest dość odporny i właśnie czytałem coś na jego temat, że Highgate jest bardzo odporny na różnego rodzaju choroby, że jest to jakaś hybryda, jakiś eksperyment, który miał być po prostu mocno odporny na choroby grzybowe, miał być taką alternatywą na postępujące choroby grzybowe, które niszczą plantacje bananów. No i popatrzcie, prawie w ogóle kropek nie ma, radzi sobie całkiem, tylko w tym roku będę musiał w jakieś lepsze miejsce dać, bo on jest, widać w nim cechy Cavendisha, czyli widać w nim, że, czy akuminaty nawet, że jak nie ma słońca, jest ponuro w czasie zimowania, to rozwija się jak sałata, czyli liść w liściu i nie ma łodyżek liściowych i tak liść w liściu się otwiera, wiecie o co chodzi, jak obserwujecie kanał, pokazywałem to i właśnie on potrzebuje zimą dużo światła, inne banany aż tak źle się nie zachowują i całkiem fajnie Rosenlein się też sobie radzi też z tymi chłodami, które były, teraz już jest fajnie ciepło. Tu mamy Thousand Finger, ale to jest z genotypem B, z domieszką genotypu B, więc to logiczne, że sobie dobrze radzi. No i też z genotypem B Raya Puri, który tak średnio sobie radzi i tak średnio rośnie. Szczerze, to myślałem, że ten Raya Puri będzie trochę szybciej rósł, a on należy do takich średniaków, że tak powiem. I nie jest żadnym takim bananem, który by speedował. Zresztą wszystkie banany są w donicach, a jak banany są w donicach, to nie można ich oceniać, bo one się zachowują zupełnie różnie. Dopiero banan, który rośnie naprawdę w gruncie, takiego bananka można ocenić. Pewnie niejedne z nich po przesadzeniu na stałe do gruntu pokazałyby jeszcze, co potrafią. No i na grządce mam tu trzcinę cukrową. Powiem Wam, że jest to najtrudniejsza roślina, którą mam w swojej kolekcji. Nic nie przebije trzciny cukrowej, jeżeli chodzi o trudność przechowania w sezonie zimowym. Nawet papaja, przy tym to jest pestka. Trzcina cukrowa musi dostawać cały czas dawkę słońca, cały czas musi dostawać energię. Jak tylko tej energii słonecznej zabraknie, to od razu zaczyna gnić. Nie ma tutaj momentu, kiedy ona przechodzi w jakiś okres wegetacji zimowania. Nawet jak przechowujemy ją w suchej ziemi, po prostu łodygi zaczynają gnić od środka, pleśnieć i nic z tego nie zostaje. Taka resztka trzciny cukrowej teraz po sezonie została. Nie wiem, jak ją przechowam, chyba tylko i wyłącznie na parapecie w pełnym słońcu. Jest jakaś mała szansa i nie będzie wyjścia, będę musiał właśnie tak zrobić. Myślę, że w szklarni przy jakimś bardzo oświetlonym oknie ma jakieś szanse rosnąć w gruncie. Zaraz obok jest naranilia, muszę ją mocno przyciąć, wykopać. Jest to na pewno roślina, która dawała owoce w zeszłym roku, a w tym roku, pomimo że kwitnie, ani jednego. Więc to by przemawiało za tym, że rośliny muszą się wzajemnie zapylać i może są roślinami dwupiennymi. Nie czytałem na ten temat jeszcze, może któryś z widzów mnie wyręczy, ale tak właśnie to na pierwszy rzut oka wygląda, że owocków nie ma, czyli coś tu nie gra. Pomimo, że w zeszłym roku na tej roślinie było najwięcej owoców. Także trzeba przyciąć, wykopać. Jakieś tam mam wysiane, kolejne, ale już nie będę tych roślin dużo utrzymywał. Chociaż da się z nich uzyskać owoce, co było widać w zeszłym roku. No i większa część roślin w sumie jest jeszcze na zewnątrz. Zapowiada się piękna polska złota jesień. Dzisiaj jest po prostu naprawdę przepięknie. Temperatura jest taka, że można chodzić bez problemu, bez koszulki. A mamy już chyba 2 października, albo trzeci. W każdym razie jest początek października i no, rzadko się taka pogoda zdarza. Nie ma zagrożenia przymrozkami przez najbliższy tydzień i nic na to nie wskazuje, więc może będzie kawałek pięknej złotej polskiej jesieni. Trochę się udało te roślinki przetrzymać przez okres, kiedy było chłodno i deszczowo, bo naprawdę było już tak plugawo, jak powinno być właściwie dopiero teraz. No i teraz mogą jeszcze skorzystać z odrobiny słońca jesienią, chociaż są dni już trochę krótsze, ale jeszcze jest całkiem nieźle i tak jest lepiej niż w pomieszczeniu, jeżeli chodzi o oświetlenie. Pytacie czasami, czy już rośliny chować, które ja chowam. Generalnie schowałem tylko te najdelikatniejsze. Jak widać, wszystko tutaj stoi na zewnątrz. Cytrusy wszystkie również są na zewnątrz. Większą część roślin będę chował dopiero, jak będzie zagrożenie przymrozkami. Na razie tego nie widać w tym tygodniu. Może jeszcze z 2-3 tygodnie, kto wie ile. Czasami bywa, że jesień jest bardzo długo ciepła. Wtedy dopiero będę chował właśnie, jak będzie zagrożenie przymrozkami. Jak na razie schowane są tylko te delikatne rośliny, jak papaje, które nie znoszą chłodu, jak mango, jak różne odmiany sapotę.
takie różne, na przykład mniejsze sadzonki bananów, które wiadomo są delikatniejsze. To, co po prostu było widać, że już trochę po liściach obrywa i trzeba było to schować. Ale nie jest tego wiele, większość stoi nadal na zewnątrz. No i na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Ja sobie w sumie taką przerwę robiłem w budowie szklarni, bo właśnie teraz muruję mur, żeby Wam pokazać co i jak w tym ładnym słońcu. I zabieram się dalej za robotę. Także dziękuję za oglądanie i do następnego odcinka. Cześć, na razie.